cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem mojej 7-miesięcznej kuracji aksotretem. I zacznę od tego, że gdy skończyłam kurację, to dzień później wyszło mi zimno na całych ustach, co jest bardzo na plus, po prostu super. Ogólnie nie rozstaję się z plastrami na usta przeciwzimnie, z kremem do smarowania ust. Co było najgorsze zaraz po zimnie, to przez jakieś 3 miesiące, tak w 3 do 5 miesiąca, strasznie bolały mnie plecy, bolały mnie stawy. Po prostu, żeby coś zrobić, to było coś strasznego. Po prostu, jak się miałam zgiąć, to później się nie mogłam wyprostować, albo po prostu siedziałam i nagle łapały mnie takie bóle w plecach, że to było straszne. Ale na szczęście minęło. Od 5 miesiąca już tego nie uświadczyłam, więc jest dobrze. Nie rozstaję się też z kroplami do nosa nawilżającymi, ponieważ mam tak suchy nos, że to jest coś strasznego. Niby minęło dopiero parę dni, odkąd skończyłam kurację, jednak wiem, że te leki utrzymują się do pół roku w organizmie. Więc też może jeszcze przez jakiś czas objawy będą się ciągnąć za mną. Włosy wypadają mi tak, jak mi wypadały. Może troszkę mniej przez to, że biorę Biotebal. Biorę też nadal witaminę D, kwas omega 3 i witaminę B. Z pomadką Tizan do ust się nie rozstaje. Kropli do oczu tak bardzo nie muszę używać często, jednak staram się 2 razy dziennie używać te krople, ponieważ dużo pracuję przy komputerze, żeby też oczy mi się nie przemęczały aż tak bardzo i nie wysychały aż tak bardzo. Ogólnie moje samopoczucie przez całą kurację było dobre, tylko tak gdzieś na początku lutego, końcem stycznia już zaczynałam mieć powoli dość tych tabletek. Takie miałam uczucie po prostu, że już mi się nic nie chce, że tylko bym siedziała w domu i nigdzie nie wychodziła. Nic mi nie wyskoczyło nowego na twarzy, blizny w większości poznikały. To, co miałam tutaj na policzku, to też fajnie już schodzi, blednie, więc jest dobrze. Skóra nadal jak była sucha, tak jest sucha, tylko teraz zauważyłam, że jak ją umyję, to ona jest tak jakby taka, nie że klejąca, ale taka wytyku, taka tępa, nie szorstka, tylko taka ciężko przyjechać po tej skórze. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, po prostu jakbym miała taki klej na twarzy, który się nie klei, ale zatrzymuje palce na twarzy, coś takiego. W czasie kuracji musiałam bardzo uważać na swoją odporność, musiałam łykać dużo witaminy C, a mimo to i tak wychodziło mi właśnie zimno. Miałam chyba 4 razy zimno w trakcie tej kuracji, gdzie 3 razy pod rząd miałam zimno chyba w grudniu, coś takiego. No, więc było wesoło, bardzo kolorowo i przyjemnie. Jednak sądzę, że te skutki uboczne są jak najbardziej do wytrzymania za efekty, które dają, ponieważ no, moja skóra jest czysta jak łza, nie mam żadnego wyprysku, nie mam nic. Włosów nadal mogę nie myć tydzień i wyglądają tak samo pięknie jak na pierwszego dnia po umyciu. Paznokcie mi szybciej rosną. I nie wiem, czy to przez odżywkę, którą używam, tej bazy proteinowej z indygo, czy to właśnie przez te leki. Ale czytałam w ulotce, że to też może być przez te leki. Siniaki jak wychodziły same z siebie, tak nadal wychodzą. I utrzymują się po 3 tygodnie czasami, więc no, bez zmian, to jeszcze nie minęło. Przez cały okres kuracji przyjmowałam 40 mg, czyli 2 tabletki dziennie. Zawsze brałam wtedy, kiedy miałam ustalone i nie patrzyłam na to, czy przed chwilą coś jadłam, czy nie jadłam, czy muszę coś zjeść, po prostu tej godzinie brałam i tyle. Jeszcze skutków ubocznych, co mnie się pojawiło, to wysypka na rękach, szorstkość skóry na ramionach. Musiałam bardzo, bardzo nawilżać tą skórę, żeby ona była jakoś tak w miarę, żeby ona była w jakimś tam w miarę dobrym stanie. Nie robiłam na twarzy żadnych peelingów enzymatycznych, ani jakichś tam mechanicznych. Na ciało owszem, raz zrobiłam peeling taki kawowy i bardzo dobrze on zadziałał na moją skórę, moja skóra bardzo dobrze zareagowała. Oczywiście zaraz po peelingu nasmarowałam się balsamem od góry do dołu i po prostu następnego dnia miałam skórę tak gładką, jak nie wiem. Wiem, że zdarłam pewnie trochę na skórka i dlatego tak to wygląda, ale po prostu była tak gładka, jak nie wiem, nie była w ogóle czerwona, nic mi nie spędziało, więc można robić peeling na całe ciało, omijając twarz. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące mojej kuracji, dajcie mi znać w komentarzach i do następnego razu. Pa, pa!